Nie na żadnym uszlachetnianiu nas cierpieniem. Co to do cholery jest w ogóle uszlachetnianie człowieka cierpieniem? Jeżeli masz do wyboru cierpieć albo nie cierpieć, to masz nie cierpieć i kropka. Na tym, o to w tym chodzi. Czasami no, jest na pewno coś w tym wielkiego, w tym, że człowiek, który jest dla jakiejś wielkiej sprawy, cierpi, nie? Ci wszyscy, którzy byli męczennikami, którzy się dali zabić za jakąś wielką rzecz, no to jest tym coś wielkiego, ja nie mówię, ale ja nie mówię o czymś takim. Ja mówię o tym, że człowiek sam jakby dąży do tego cierpienia, sam sobie dokłada tego cierpienia. Idzie tam, gdzie jest pogrzeb, zamiast iść tam, gdzie jest wesele, bo twierdzi, że o, to się Bogu będzie podobać. Więc nie będzie, to jest głupota czysta, to jest człowiek, który został okłamany. Bo nie ma tego w Biblii, jest odwrotnie w Biblii. Co innego mówi Bóg? Skąd ty wziąłeś te głupoty? No, człowieku, który chodzisz się umartwiać. Więc tyle na ten temat powiem. No i co do kompromisu jeszcze. Jakie jeszcze kompromisy są? Braki kompromisu w Biblii? No takie są, że to też jest jedna z tych rzeczy, których się powszechnie nie rozumie zupełnie, albo ludzie nie wiedzą, że to Jezus mówił. Neszel mówił to, że nikt nie przychodzi do Boga, jak, inaczej jak tylko przeze mnie. No to jest bezkompromisowe stwierdzenie, nie? Że no, nie da się przejść przez islam, przez Mahometa, przez Marię, przez świętych, przez naukę, przez nic innego. Będzie tylko przeze mnie można przejść do Boga. No to albo kłamał, albo mówił prawdę. To takie dosyć proste jest zdanie. Albo przeze mnie, albo wcale. To samo mówili apostołowie później, w Dziejach Apostolskich też jest opis, że jak Piotr mówił, że nie ma pod słońcem, że nie ma na świecie żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być uratowani, sam zbawieni, uratowani przed sądem Boga, czyli w skrócie zbawieni. Nie mogą być w niebie, nie mogą być z Bogiem, nie mogą dobrze na tym wyjść w inny sposób niż tylko przez tego Mesjasza, który był w Biblii, o którym jest mowa. No i co? Bezkompromisowe. No bezkompromisowe, tylko że kupę ludzi mi teraz powie, że a przecież to można być chrześcijaninem i buddystą jednocześnie i być chrześcijaninem i robić to i tamto. No nie, ja tego nie widzę. Albo można równie dobrze, można być muzułmaninem też i dobrym człowiekiem. No można być muzułmaninem dobrym człowiekiem, ale to, co Jezus powiedział dalej, oznacza, że jeżeli ci muzułmanie dojdą do Boga jakoś i będą mieli z nim związek, no to tylko przez tego Jezusa i tak. Bo nie ma innej drogi, no zgodnie z tym, co powiedział. Więc mówię, można to przyjąć albo odrzucić, ale nie można twierdzić, że Jezus mówił co innego niż mówił, bo nie mówił. I że chrześcijaństwo jest takie, no, kompromisowe, bo nie jest kompromisowe, jest bardzo bezkompromisowe. Co nie znaczy, że jest jakieś sadystyczne czy coś. Po prostu jest bardzo prawdziwe. Prawda z natury rzeczy jest bezkompromisowa. No, jak jest cała logika opiera się na jednym założeniu, że prawda nie jest fałszem. Prawda to nie fałsz. Fałsz to nie prawda. I cała reszta wynika tylko z tego jednego zdania. Wszystkie reguły wnioskowania, zasady De Morgana i wszystkie tam inne, które są, wynikają z tego jednego założenia. I próby każde konstrukcji jakiejś dziwnej rzeczywistości w ten sposób, że założy się, że może być coś takiego jak prawda, ale trochę fałszu do niej można dosypać i jeszcze będzie spoko. To jest nonsens w ogóle. No, to jest prawda. No, prawda jest taka, że jest, że nie jest fałszem już, a nie, że jest półprawda, wśród prawda jakaś prawda w 3/4, a 1/4 nie. No nie ma takich w ogóle możliwości. I dlatego bezkompromisowe jest chrześcijaństwo, bo jest prawdziwe. I na tej prawdzie się opiera. Jak się tam czyta Biblię, to należy ją czytać cały czas z pytaniem w głowie, czy to jest prawda, czy nie. Dużo ludzi podchodzi do kwestii chrześcijaństwa, religii, Boga i innych rzeczy nie przez pytanie, czy to jest prawda, czy nie, tylko przez pytanie, czy mi się to podoba, albo czy mi się to opłaca, albo czy warto, albo co mi to daje. I to wszystko są pytania dosyć ważne też, ale to nie jest najważniejsze pytanie, to w ogóle nie są istotne pytania, jedynym istotnym pytaniem jest, czy to jest prawda.
Czy ten, że żył taki Jeszua, umarł, zmartwychwstał. Czy to jest prawda, że jeżeli rzeczywiście pójdę za nim, to będę miał z nim kontakt? Czy to jest prawda, że tak jak Biblia mówi, że Bóg mówi do nas, że każdy, kto idzie za tym Jeszuą, kto oddał mu swoje życie, że do każdego będzie mówić, bo to też wynika z Biblii. No i nie wiem, no, czy każdego będzie prowadzić. On no, mówił, że będzie, no. No to prawda czy nie? I to jest ważne pytanie. A reszta to są już dodatkowe pytania, bonusowe, za dodatkowe punkty, no, ale bez głównej nagrody już. No. Dobrze, to było tyle na temat bezkompromisowości. Ja nie wiem, czy powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Bezkompromisowość, o tym miało być dzisiaj. No compromise, no compromise. Jeszcze raz pokażę książkę, bo może się przydać komuś. Ja polecam, to fajna jest, bez takiego moralizowania jakiegoś. W każdym razie do tej pory, może zaraz tam w połowie książki jestem, może teraz i teraz przychodzi jej rodzina właśnie, jak się dowiedziała, że ona właśnie co się ochrzciła, bo tak usłyszała, że Bóg jej kazał i ona się ochrzciła w ogóle w wannie, bo musiała, usłyszała, że musi jak najszybciej się ochrzcić i on, tak ją to wzięło, że wzięła i się nalała wody do wanny i się sama ochrzciła. A potem poszła na spotkanie z jakimiś chrześcijanami i oni wzięli i ją pokropili. I ona mówi, co wy mnie kropicie, jak przecież w Biblii czytałam, że to Jezusa się zanurzyło, Jezus też innych zanurzał, tam o zanurzaniu jest, a wy mnie tu kropicie. No ale ją pokropili w każdym razie i ona im nie powiedziała, że wcześniej już tam w wannie się wzięła i zanurzyła sama, bo Bóg powiedział, żeby nie czekała. No jak widać, słusznie. I teraz jest ten momencie, jak właśnie jej rodzina, ci wszyscy tam dziadkowie, seniorzy, wujowie i tak dalej, przyszli i teraz będzie miała problem, że się nawróciła, znaczy wzięła i została chrześcijanką. No i teraz będzie lipa. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No. Co jej zrobią. I no, więc może jej coś zrobią, to ja jeszcze nie wiem. W każdym razie, tak jak się czytałem książkę, dobra książka, tak się nazywa, jeszcze raz pokażę, I Dared to Call Him Father. I z taką kobietą z welonem zasłoniętą taką, o, tak. I ten Bilkis Sheikh się nazywa. Bilkis Sheikh? No, coś takiego. No. I to tyle o bezkompromisowości, ale jeszcze chyba coś nie powiedziałem o którymś aspekcie. Chyba tym. No jeszcze powiem na koniec, pamiętam, że... Aha, no właśnie, i to dla tych wszystkich, bo zaczęło się od tego, że czytałem w książce, jak ona miała problem zostawić rodzinę, wybrać rodzinę, czy wybrać tego nowego Jezusa, z którym zaczęła nagle mieć kontakt, jakiś taki prawdziwy. I ona wybrała, no wybrała, ale wybrała z trudem. I tam wtedy przeczytała też taki fragment z Biblii, kiedy ten Jezus mówi, że moje brzemię jest lekkie, a moje jarzmo miłe. Jakoś tak mówi. Czyli to, co tam, to jarzmo i to brzemię, to jarzmo to, co tam te woły ciągną za sobą, nie? To tak jarzmo ciągną. Mają to na głowie taką podkowę i za tą podkowę ciągną wóz. I on mówi, że to jest lekkie. Jego jarzmo w każdym razie jest lekkie i mówi jeszcze, że co? A że brzemię chyba jest też lekkie. No. I tak jej to odpowiedział na to. Ona tak sobie to zrozumiała. A nie, to o czymś innym było. No, ale nieważne. W każdym razie tak to powiedział i to jej też pomogło. I że te rzeczy, które się trzeba zostawić, się czasem właśnie wydają takie trudne, bo one są trudne, to one się nie wydają. One są pierońsko trudne. Ale może o tę lekkość chodzi, w tej lekkości chodzi o to, że jak już się to zostawi, tak samo mówiłem w ostatnim odcinku też, było o wybaczaniu w sumie, że jak już się to zostawi, to jest swój ciężar. Odda się to do transportu właśnie temu Bogu. Na się tak jakby, weź to ode mnie, nie zawracam sobie już tym głowy, wybaczam wszystkim, konkretnym osobom, nie tak ogólnie wszystkim, wybaczam mu, no, wybaczam. Weź to ode mnie, twoja sprawa, ty im